stawiasz jeszcze? No, czekaj, już moment. Cześć, dzień dobry bardzo. Za mną parking, chłopaki się już zmieniają. Tak wiem, trochę się zmieniło, odrośnie. Natomiast przede mną taki wspaniały las. Burzyn, proszę Państwa, burzyn w Małopolsce. A ponieważ mamy jesienną porę, to wybieramy się dzisiaj na jesienne grzyby. Zobaczymy, co słychać. Ja już widzę stąd pierwsze owocniki. I zajrzymy sobie w kilka starych naszych miejscówek, które bardzo wiele lat nie odwiedzaliśmy. No i zobaczymy, co słychać w lesie. Chłopaki się oddalili, stwierdzili, że nie chcą zostać gwiazdami dzisiejszego odcinka, a szkoda, bo panowie hunterzy są niesamowitymi znawcami lasu. Natomiast ja mam taką małą ciekawostkę. Proszę uprzejmie, tak wygląda debil, który jeździ po lesie, no bo przecież nie ma tak jak kupić sobie terenówkę i po lesie, gdzie mieszka bardzo wiele zwierzyny, wpadać i jeździć z prędkością 100 na godzinę, prawda? Ale wracając do przyjemnego, proszę uprzejmie, chatka puchatka, a raczej chatka Baby Jagi, bo tak właśnie ją nazywano, chatka Baby Jagi, która stoi tutaj jako chatka na narzędzia leśne, chyba, nie mam do końca pewności, natomiast mam bardzo wielki zamiar, ponieważ tam z drugiej strony kiedyś było otwarte poddasze, przyjść tu kiedyś na noc. No cóż, idziemy dalej. Grzybów póki co, jak widzicie, całe 4 sztuki. Ale idziemy teraz na miejsce z prawdziwkami. I po drodze jeszcze mamy jakiegoś... Stary grzybek, tego nie zbieramy. Starych grzybów z lokatorami nie wynosimy z lasu, aby nie zaburzać ekosystemu oraz nie wynosić zarodników. Dobra. Idziemy dalej. Lasy tutaj są przecudowne. Znowu mi chłopaki uciekli za kamerę. O, tu są. Natomiast kolejna ciekawostka. Bluszcz pospolity, takiej oto grubości, który pnie się naprawdę niesamowicie wysoko. Ciekawostka, bardzo późno kwitnie, dzięki czemu daje pszczołom późny pożytek, dzięki czemu gromadzą one pyłki na zimowanie, tak zwaną pierzgę. Chłopaki się już właśnie rozkubaczają, a to wszystko dlatego, że tak oto naszliśmy na lejkowca dętego. Grzybek bardzo, bardzo aromatyczny, bardzo świetna przyprawa. W momencie, w którym go wysuszymy, możemy go zmielić, możemy go skruszyć, ale piękne osobniki. I w momencie, w którym już są ususzone, możemy je po prostu zgnieść, co daje nam świetną przyprawę do mięsa. Chwilka przerwy na złapanie oddechu, bo jest cieplutko. Ja się wystrzeliłem w polarowym podkoszulku, a tymczasem jest z 15, jak nie lepiej, stopni. Natomiast chciałem Wam pokazać jedną rzecz. Spójrzcie tu. Tu jest ciemny las. Wychodzimy przez przecinkę. Widzicie, jaka jest różnica? Tutaj po prawej, a tutaj po lewej. Jesteśmy cały czas w jednym lesie. Natomiast barwy, jakie tutaj są, po prostu aż szałamiają. Są przecudowne. A chłopaki już zbierają. A oto i co chłopaki zbierali, mianowicie lejkowce kolejne. I o ile byliśmy pod Tatrami, gdzie rosły one w pojedynczych sztukach i bardzo rozsiane, tak tutaj rosną one właśnie w takich oto kępach. I są one bardzo, ten jest akurat stąd, i są one bardzo tutaj
rozsiane, natomiast nie pojedynczo, ale w całych gromadach. Czaszka chyba z lisem. Po łacinie vulpes vulpes. A oto i znaki. Droga leśna nie dotyczy rowerów osób uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów. Na podstawie artykułu 29 ustawy z dnia 28 września 1991 roku. I mamy kategoryczny zakaz jazdy autami. Prawda? Zakaz jazdy autami, prawda? Oczywiście Janusz, Grażyna muszą wjechać. Jesteśmy parę kilometrów w lesie. Tymczasem, no cóż. Przepraszam bardzo za wiatr i za jakość, ale no wiatr mamy taki. No i tutaj mamy przedstawicielkę kaniowatych. I tutaj mamy kolejny egzemplarz. Bardzo piękny, książkowy. A może wy mi podacie nazwę w komentarzu. A przed chwilką jeszcze zbieraliśmy kanie. A tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 amanit w jednym miejscu. Wszystkie bardzo pięknie się nam prezentują. A oto może i przez ten wiatr coś będziecie słyszeć, natomiast tutaj ku mojemu zdumieniu o tej porze roku widzicie zwinka. Zwierzę, które powinno już dawno temu zapaść w letarg, gdzieś się zaszyć, natomiast tutaj wygrzewa się jeszcze do ostatnich promieni słońca. Tak właśnie powstają dzisiaj zdjęcia do tego odcinka. A teraz zmiana. Mirek jest z drugiej strony. Hunterowi dzisiaj świetnie idzie. Natomiast mała ciekawostka, jeżeli chodzi o kanie. Te zostały pobrane jeszcze do rozłożenia. To tak samo. Umieszczamy ją sobie w wodzie. Ona nam się bardzo ładnie rozłoży. Przepraszam Was za wiatr. Niestety. Natomiast co chciałem Wam powiedzieć. Oprócz tego, że kania oczywiście cecha charakterystyczna, czyli ruchomy pierścionek na trzonku, właśnie mi się rozerwał. Dlaczego mi się rozerwał? Po to, że jeżeli jesteśmy w terenie i chcemy mieć małą pychotkę, to zachęcam. Bardzo dobre, bardzo smaczne. Moja pierwsza w tym roku. Jakie to jest dobre. Naprawdę warto spróbować. A oto i kolejne miejsce wysypowe i tak licząc, tam było 20 około sztuk w jednym miejscu. Zanim doszliśmy tutaj było kolejne 50 sztuk. Wchodzimy w krzaki i jest taka ich ilość. Jeżeli ktoś chciałby nazbierać sobie amanity, to niech się ze mną skontaktuje albo niech tam napisze na dole w komentarzu. Wskażę miejsce po prostu. Myślę, że tak około 200-300 sztuk spokojnie w ciągu pół godziny jest w stanie uzyskać. Wiecie, za co też uwielbiam Małopolskę? Idziemy przez część lasu, jest zielono. A następnie mamy coś takiego. Jest to tak urokliwe w momencie, w którym wchodzimy do zielonego lasu, robimy kilka kroków i w zależności od wystawienia na ekspozycję światła, wiatru, mamy dwie różne pory roku. Popatrzcie tutaj. Zielono z tej strony, żółto-brązowo po drugiej. Różnica 50 metrów. Widok naprawdę przecudowny. No dobra, mamy igłę sosny zwyczajnej, nasz rodzimy gatunek, dwie igły. To była nasza sosna rodzima, pospolita. To jest sosna dwuigłowa.
A tu mamy inny gatunek, to jest sosna obcego pochodzenia z Ameryki Północnej, sosna wejmutka, która jest sosną pięcioigłową, bo posiada w okółku 5 igieł, a nie 2. O, w ten sposób będzie widać lepiej. Z lewej nasza sosna pospolita, z prawej pięcioigłowa sosna wejmutka. Czyli gatunek inwazyjny. Znaczy to jest obcy gatunek, ale on nie jest inwazyjny tak naprawdę. Został sprowadzony, czy...? Został sprowadzony za komuny. Sadzono go w lasach, bo bardzo szybko przyrastał, ale atakowała go choroba, tak zwana rdza wejmutkowo-pożyczkowa. I potem tej praktyki po prostu zaniechano. I dzisiaj obecnie w lasach się już jej nie sadzi, ale można spotkać właśnie jeszcze jakieś tam starsze takie drzewostany z tą sosną, które nie zostały wycięte. Albo po prostu posadzone gdzieś prywatnie na podwórkach, bo jest to sosna ozdobna. Bardzo ładna, zresztą o bardzo miękkich igłach, jak włosy praktycznie, nie kujące. I zresztą też bardzo szybko rośnie. Równanie dwóch szyszek. Mamy szyszkę naszą, rodzimą, że tak powiem, czyli sosna, która u nas występuje, oraz sosna, o której opowiadał kolega Hunter. Sama ich wielkość już świadczy o tym, jak bardzo te dwa gatunki, pomimo tego, że są spokrewnione, się od siebie różnią. To samo można powiedzieć o igłach, które w dotyku, gdybym złapał tak nasze igły, że tak ujmę, rodzime, to moja ręka przypominałaby dłoń, która chciała chwycić za kaktusa, ewentualnie za jeża. Natomiast to w dotyku jest dosłownie jak włosy i szczerze, takimi igłami całkiem śmiało można by zrobić bardzo fajne legowisko. Co jest dosyć zastanawiające, bo one są naprawdę miłe w dotyku. Jeszcze jedna taka dosyć ważna rzecz. Tak wygląda kilkudziesięcioletnia sosna i jej struktura. Sama jej barwa jest w ogóle inna niż ta, która występuje u nas. Znaczy, ta, która występuje u nas. Ta też jest u nas, chociaż jest gatunkiem, jedni twierdzą inwazyjnym, drudzy mówią, że nie, ponieważ została przez człowieka tak naprawdę tutaj dostarczona. Bardzo ładnie się rozsiewa, bardzo ładnie, pomału uzupełnia nasz drzewostan. A jednak jej kolorystyka jest troszeczkę inna. I rośnie dużo szybciej. I tu. Tak więc pomału kończymy. Koszyk, jak widzicie, pełny. Oczywiście puszka pusta jedzie ze mną i zostanie wyrzucona w śmietniku. Koledze Hunterowi bardzo serdecznie dziękuję za opis gatunkowy, za zdjęcia, które też w czasie odcinka były wykorzystywane. Przede wszystkim chłopaki, dziękuję za towarzystwo. Co do kolejnych filmów, zobaczymy, kiedy nam się uda wyjść do lasu, ponieważ już jest, jak widzicie, coraz to więcej liści barwy jesiennej. Tak więc niedługo grzyby będą troszeczkę już wycofywały owocowanie. Już zresztą wycofują. Przypominam, że różnica 100 km to jest około 2 tygodnie w porze roku wegetacji. Więc to, że tutaj już się skończą grzyby, nie oznacza, że skończyły się one gdzieś dalej. No i to chyba wszystko. Ja dziękuję serdecznie. Jeżeli odcinek się Wam spodobał, to udostępnijcie u siebie na Facebooku, wrzućcie jakiś komentarz, dajcie łapkę do góry. Zachęcam do subskrypcji kanału. To tyle na dzisiaj ode mnie. Do usłyszenia.